Samuel, mój przyjacielu, mamy misję do zrobienia. Just wondering, sir, if you thought about perhaps seeing Piero before venturing the overseer's nest. To się nazywa wejście na pokład. Ruszaj, mój padawanie. Ready to go? Jasne. No, ciekaw jestem, co mnie czeka tutaj. O, dopiero maskę zakładam. A, czyli cały czas chodzę bez. No to fajnie. Dzielnica destylarni. Mamy pozbyć się jednego klienta, a jako dodatkową misję mamy do uratowania wuja tej dziewczyny, niewiasty, dziewicy może nawet, kto wie. Jeśli nam się uda i ja chcę zrobić tak, żeby nam się jednak to udało. I ja mam plan. Wiadomo, że to jest taki sandbox, czyli będzie można sobie tutaj chodzić, robić co się... Zaraz dokończę. City Watch still holds the bigger streets and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. And there are the real odd birds living on the fringes like that Granny Rags. They say she's nuts. Don't know which is worse. Just take your pick. No dobra, dokańczam. Można robić tutaj misję w sposób, jaki wam się tylko podoba. Nie ma jakiejś określonego jednego sposobu na to, żeby wykonać daną misję, także podejrzewam, że z moim sposobem grania będę dużo razy ginął, dlatego że chcę zbalansować troszeczkę sobie sposób tej gry na to, żeby jak najmniej zabijać, a jak najwięcej ich po prostu omijać lub też przyduszać. No, mam nadzieję, że wytłumaczyłem, o co chodzi. Tym samym będę po prostu ten materiał jakoś tam podczas montażu ciął. Żebyście się nie zanudzili. A tymczasem mamy pierwszego klienta. Właściwie, albo i nie. Dobrze, może zrobiłem, o. Co to tak gwiszczy jeszcze? Chodzi o to, że nie będę miał, że nie mam za dużo z tych strzałeczek wszystkich, ale biorąc pod uwagę te ceny, to chyba nawet lepiej, że tego nie kupowałem. Dobra. Nie wiem, jak tu się poruszać jeszcze, to znaczy... Co to jest? Nie wiem, jak to jest z tą widocznością mnie, na jakim, do jakiego stopnia oni... Oni mogą być blisko mnie. I mamy runy do zdobycia. O kurczę, to dobrze. Mam plan. W takim razie zajmiemy się najpierw runami. To się wydaje stosunkowo blisko, 80 kilka... Oj, co tam siedzi? Co to jest? Żebraczka jakaś. Rumunka. Czemu ona przede mną ucieka? Ej, nie krzycz tak, bo ściągniesz całą armię tutaj na nas. Niestety muszę cię jako... Nie! Nie to chciałem zrobić! Zabiję niewinną kobietę. Mogę ją ograbić, ale nie będę tego robił. Nie chciałem tego zrobić, naprawdę, uwierzcie mi. To nie ten przycisk nacisnąłem po prostu. Jak widzicie, serducho cały czas coś mi mówi. Ja chcę dostać się do tej runy. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli nie, no to... Nie, na pewno mi się uda. Najwyżej, no, będę robił tak... Tak długo próbował, aż mi się... uda zdobyć tą runę. A wy zobaczycie najwyżej skrót tego. Wiecie, skąd wiem? Dlatego, że jakiś czas temu sobie włączyłem... pierwsze gameplay, jakieś tam zagraniczne i widziałem, jak niektórzy grają. No i faktycznie... Każdy nie krył się z tym, że tutaj bardzo dużo razy się ginie. No i oni sobie skracają. A teraz widzicie wzrok, który sobie włączyłem, który wykupiłem właściwie. Bardzo fajna opcja. Nie wiem, czy warto ją rozbudowywać. Na pewno pierwszy poziom przydatny. Później tam, tak jak mogliście zauważyć w poprzednich odcinkach, zdążyć przeczytać. To daje nam to, że widzimy pole widzenia przeciwnika. Słyszymy jego kroki i tak dalej, i tak dalej. Coś na tym... Coś w tą deseń.
Dobra, wiecie co, ja myślę, że znalazłem przejście do runy, tyle że jak ja mam się tam dostać, skoro drzwi są zamknięte. Pozwiedzajmy w tym czasie okolice w miarę możliwości i mam nadzieję, że nie będzie to za długo trwało. Cholernie mylące jest to tutaj wszystko, kurczę, to znaczy te wskaźniki. Pokazuje mi tu gdzieś 10 metrów, ale podchodzę i to gdzieś się okazuje, nie wiem, w podziemiach czy co. Muszę być ostrożny. Sorry, że tak się zachowawczo skradam i tak dalej, ale nie wiem, gdzie tu są przeciwnicy i... Zobaczmy te drzwi. Drzwi do apartamentu, nie mogę ich otworzyć. Trochę mnie denerwuje, że... Kurczę, te napisy sobie powłączałem, wszystkie dialogi są i zlewa się czasem. Może będzie dobrym pomysłem później to wyłączyć sobie. Chociaż lubię słyszeć, nie zawsze po prostu skupiam się na tym, żeby słuchać dialogów, a tak to przynajmniej przeczytam napisy. Postaram się tam skoczyć, zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Aj, pierwsza próba niestety nieudana. Może bezpośrednio mogę. O, Korwo, pokaż co potrafisz. Wow, a to nawet zasięg spory miało. No więc... Ten głos strasznie jest seksowny, nawet bym powiedział. I to serce martwe jakieś mówi. Trochę przerażające, ale... Ale to nic. To nic, bo jesteś... Mam nadzieję, że się gdzieś ruszyłem do przodu, aczkolwiek no... jakieś rury na razie. Tam jest wskaźnik na plac. Teraz znajdujemy się w Clavering Boulevard. Nasze główne zadanie to jest oczywiście eliminacja nadrewidenta Campbella. Ale chciałbym przede wszystkim najpierw wykonać poboczne zadania. Tamtędy raczej nie przejdę, bo jest za dużo strażników i tym bardziej ta osłona jest jakoś włączona. Domyślam się, że nie mogę się przez nią przedostać. Coś mi tu słyszę. Mam nadzieję, że mnie zauważył. Właśnie to jest to, nad czym się cały czas zastanawiam. Na jaką odległość jestem w stanie podejść, żeby mnie nie zauważyli? Co on tak mówi? Sprzątnę go, co? Mam usypiające? Jest. No. Zastanawiałem się, wiecie co, dlaczego po tym strzale automatycznie nie zasypia. Ale okazuje się, żeby tak się działo, to najpierw muszę ulepszyć ten rodzaj strzałów. Udało mi się wyłączyć tą barierę. Jakoś tutaj za spokojnie jest. O, jest runa, 44 metry. Sprzątnę go w ten sposób? Haha! Garaj, ty to masz cela. Wiem, dzięki. Śpi, kochanie, śpi. A tymczasem... O! Kapral Meadows. Znaleźli runę i zostawili, fajnie. Dzięki temu mogłem sobie ją wziąć. Runy są bardzo przydatne tutaj. I nie należy ich omijać, tak mi się przynajmniej wydaje. Co to jest? Oj, szczury chyba kogoś jedzą. To jest ten właśnie odgłos, który wydają. O kurcze. Biedni strażnicy. Dobra, jedna runa zdobyta. Mam jeszcze... O fuck, za blisko. Uciekamy. Dobra, nie chcę walczyć, nie chcę cię zabijać. Szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, udało mi się. Gdzie ja mogę? Czy się opłaca? Nie, zaraz zobaczmy. Odszedł. To się nazywa ucieczka, co? Ha, dobre to było. No, i co tu mamy jeszcze? Właściwie dwa amulety do zdobycia i jedna runa. A ta jedna runa jest ukryta gdzieś tam. Gdzieś tam, gdzie nie mogłem się dostać. Let it go, kid.
A kto to jest? Dobra. Uda mi się przejść? Uda mi się przejść. O co poszło? Dlaczego nie walczą ze sobą? Jakieś zbiry to są. Prawdopodobnie. Słuchajcie, przyspieszyłem sobie troszeczkę to... ten materiał tego, że... że ginąłem 300 milionów razy i... nie chciałem, żebyście to oglądali. A znalazłem się w miejscu, w którym poprzednio jeszcze nie byłem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Not so long ago, Dunwall was a proud city. Is it the month of harvest? Time has lost all meaning. Znaczy, byłem tutaj, ale nie z tej strony. I... i mam nadzieję, kurczę, że tym razem uda mi się dostać do tej runy. Fakt zauważył mnie. Uwierzcie mi, łatwo się tutaj ginie, naprawdę. Kurczę, gdybym miał nagrywać materiał w całości, to niestety on musiałby mieć z godzinę jeden odcinek. A na to nie mogę sobie pozwolić, bo nikt nie ma tyle czasu, żeby to oglądać. Teraz skupmy się na tym, żeby uciec. Jakoś sobie nawet radzę z tą ucieczką, chociaż nie... och, kamieniami we mnie? Chociaż nie zawsze. No i muszę się tutaj tędy dostać. Patrzcie, zauważyłem to prędzej, ale teraz wam pokazuję, i bo chciałem to zrobić w jakimś ładnym stylu. Tutaj mamy jakieś wejście, którego prędzej nie zauważyłem, nie wiem dlaczego. I to jest prawdopodobnie jest to wejście. To jest to wejście? To jest to wejście chyba, do którego... które prowadzi do runy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale tamtędy nie przejdę i sobie pójdźmy tędy. O, widzicie, jak tutaj jest łatwo się pogubić, na przykład momentalnie nie wiem, jak ja się tu znalazłem, lub też po prostu bardzo łatwo jest pewne rzeczy przeoczyć. A tu jest ten budynek, w którym znajduje się runa. Na dole jest pewna pani. Ja to wiem, bo przed chwilą tutaj byłem, ale musiałem to zrobić w dobrym stylu, żeby wam pokazać. Dlatego, że ja tą panią zabiłem. Tak, niestety. I to się niedobrze dla mnie skończyło. Więc powtarzałem misję kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz. Dlatego, że sobie biegałem po całym mieście. Zbierzmy, co się da. No i tym razem postanowiłem, że jednak nie zabiję jej, a spróbuję zrobić co innego. Bo zabicie jej sprawia, że was szczury zjedzą. O, tak właśnie się skończyła moja przygoda. Pojawiły się szczury znikąd. Podejrzewam, że to jest jakaś dziwna, magiczna istota. Przynajmniej sprawia takie dziwne wrażenie. A kuku. Dobrze, idźmy do tej... do tej granny. O! Tam jest moja runa. Ale najpierw porozmawiam z babcią. Is that you, my dear husband? My eyes aren't what they used to be. Have you seen my little birdies? Ah, the dear things must be starving without their granny. Here, birdies. Here. Oh, my, my, my. I think I have gentlemen callers again, but not the way I used to, not the nice ones. I hear them, and they're not very polite ones either. Granny Rags, let us in. Ah, well, they'll go away again if they know what's good for them. What a bother. Here's the key to the front door, love. You'll see to those ruffians, won't you? Dobra, kolejne opcjonalne zadanie do wykonania i muszę się zająć tymi parszywymi pukaczami do drzwi. Would you look at this? You don't walk in a bottle street looking like that. Porozmawiamy może, co zbliżę. Maybe I'll let my girlfriend wear it. O! Grubo zaczynacie. F-
fuck, ile to bierze. Oh no. Tak to się bawić nie będziemy. Proszę bardzo. Oh fuck, ten z tym ogniem to jest koks. Dobra, musimy szybko to zrobić. Raz, raz, raz. Jakiś pistolet, coś. Najpierw uzupełnić manę. Zwolniony czas mam, bardzo fajnie. Jest jeden nabój, muszę go dobrze wykorzystać. Boom! Headshot! W pięknym stylu to zrobiłem, bardzo mi się to podobało. Nikogo więcej nie ma? Oni z zewnątrz przyszli. Dobra, idę do babuni, ona powinna dać mi prezent za to, że wykonałem zadanie. Oh, my dear. I knew you'd help me with those ill-mannered boys. My brave man. Listen, Granny has a birthday present for you. I got it from the outsider, and now I'm giving it to you. Go on. It's upstairs. On the vanity. I think you'll cut a nice figure with it. Remember how we used to dance? Our parties were even grander than those at the Boyle Manor. Everyone wanted to come. Że na górze niby? No jak, przecież to mi wskazuje gdzie indziej. Serducho, powiedz przecie, gdzie jest moja runa? O, tutaj jest. Wow. Nawet swój ołtarzyk miała specjalny. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. Wow, babunia łach. You wouldn't recognize her real name, or even the name of her family. But an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then, she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? Więc jak widzicie, dostaliśmy kolejną runę, zrobiliśmy poboczne zadanie i mam nadzieję, że będzie udawało mi się tak za każdym razem robić i przechodzić tą grę. Chociaż niczego nie obiecuję. Albo nie, inaczej. Będę tak robił i będę po prostu materiał ciął w ten sposób, żebyście widzieli tylko tą kwintesencję, bo po co oglądać jakieś tam moje niepowodzenia. A tymczasem patrzę sobie na te moce, które mogę sobie tutaj kupić. Poziom pierwszy. Zwinność. Możliwość. Poziom. Kurczę, ta zwinność. Chyba to bardzo dobra rzecz. Czyli będę miał takiego jumpa podwójnego. Zaciekawiła mnie ta moc, dlatego ją kupiłem. Ile mamy jeszcze żetonów? 3 runy mamy. 2 runy. Dobra, to poczekam, aż będę miał trzecią, żeby kupić sobie umiejętność o wiele lepszą. Nie będę rozdawał na jakieś tam... aha, ona mówiła coś, że czeka na mnie nagroda u góry, nie? Więc tam właśnie się udajmy. Patrzcie, kolejna runa. Aha, opłacało się robić dla babuni łach. I hope you like the little gift I got for you. It's the least I could do for turning those louts away. I can't bear these Bottle Street children. Ruffians, every last one of them. Rotten apples. And that slackjaw is the worst of the lot. You know what I just thought of? You could do something else for me. Another little favor. And I'd give you another present. Another lovely rune carved from the bones of a dead whale. Do you remember my doctor, dear? Dr. Galvani? Now there was a clever man. He's got all sorts of nasty rat guts and disease in his laboratory. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street gang's elixir still? That'd teach him. See to it, dear. I'll find you another present just like the first. Bardzo ciekawie to brzmi. Galvani lives on Clavering Boulevard. Or at least he used to. Those were the days. Dobra, zajmijmy się w takim razie tym, co nam zaproponowała babunia. Musimy iść do tego laboratorium teraz.